W ogóle to, co się dzieje w ostatnich miesiącach w Polsce, w ostatnich latach, ale w ostatnich miesiącach szczególnie w Polsce, jest naprawdę przykre. I to też pokazuje, że my wszyscy powinniśmy obudzić się do działania. To już naprawdę jest czas, w którym nie tylko polityczki i politycy, nie tylko aktywistki i aktywiści, ale też i po prostu obywatele i obywatelki tego kraju muszą działać. Bo to, co się dzieje, już nie dotyczy tylko wąskiej grupy ludzi. To ma wpływ naprawdę na większość społeczną. Ja jestem przeciwnikiem klauzuli sumienia. Ja uważam, że twoje poglądy osobiste mają wpływ na twój wybór drogi zawodowej. Ja, osoba nie jedząca mięsa, na pewno nie starałabym się iść do pracy, do rzeźni, gdzie nie jest niczym złym praca w rzeźni, ale nie jest to coś, co mogłabym ja przy swoim myśleniu zrobić. I tak samo myślę, że lekarze nie powinni zasłaniać się swoimi własnymi, prywatnymi poglądami, albo powinni tak pokierować swoją drogą zawodową, żeby na przykład otworzyć prywatną praktykę i w tej prywatnej praktyce leczyć pacjentów, tylko dodajmy świadomych pacjentów, w sposób zgodny ze swoimi przemyśleniami. To jest trochę tak jak prawnik, który przecież nie pochwala zabójstwa, a broni domniemanego zabójcę. Czy robi coś wbrew sobie? Po prostu wie, na czym polega jego praca, a pracą lekarza jest przede wszystkim nie szkodzić.